Anglicy. Tak sobie gumę żuli i tak się patrzyli, albo staliśmy naprzeciwko siebie. Nie tak, tylko przed lożą królewską. I to było na zasadzie, no frajerki, przyjechaliście, za 5-10 minut będzie 2-3, a potem się z wami pobawimy. Ku pokrzepieniu serc, bo wy, Orły Górskiego, pokazaliście w 1973 roku, że można pojechać do Paszczy Lwa, można tam z podniesioną głową grać i wywieźć korzystny rezultat. Jak pan wspomina tamten mecz? Tamten mecz był innym meczem, zaraz powiem dlaczego. Myśmy tam mieli fenomenalnego papieża polskiej piłki nożnej, pana Kazimierza, który trenowaliśmy przed tym meczem po prostu tylko na wzrok, nie na głos. Dlaczego? Dlatego, że na Wembley jest taki doping, jak jest publiczność, że własnych myśli nie słychać. I myśmy po prostu, moi koledzy widzieli, jak ja wychodzę z bramki. Oni mieli obowiązek wskakiwać do bramki na wypadek, gdybym ja te pojedynki przegrywałem z napastnikami angielskimi, ale oni byli tam, gdzie pan Kazimierz, tak jak pan Kazimierz nas zaprogramował. Dlatego jeszcze raz podkreślam, my na Wembley mamy duży handicap. Dlaczego? Dlatego, że będziemy grali przeciwko 11 Anglikom, a nie 12. Bo nie będzie tego 12 najlepszego według nich piłkarza, czyli fenomenalnej publiczności. Polega to na tym, że jak Anglicy atakują, to jest taka wrzawa, że tam Szczęsny, Glik i inni mogą sobie... Nie są w stanie się porozumieć. Tam wizualnie się trzeba rozumieć. A tutaj na takim meczu, gdzie nie ma publiczności, jest nas 11 i was jest 11. I grajmy i przekazujmy to, co mamy najlepsze. Jestem przekonany, że bo dlatego tego meczu nie można poznać, bo nasi zawodnicy będą grali przeciwko 11 Anglików, a nie 12. Panie Janku, jak pan wspomina te ostatnie minuty przed meczem na Wembley? Chodzi mi o szatnie, chodzi mi o tunel i chodzi mi o hymny, bo gdzieś czytałem, że podczas hymnów modlitwa się pojawiła. Tak, tam była taka sytuacja, że oczywiście Anglicy... No, jeszcze jedną rzecz powiem panu i państwu. Pan Kazimierz przed meczem na Wembley zaserwował nam niejako, zafundował nam mecz w Holandii. W Holandii z jedną z najlepszych drużyn świata, jeśli nie najlepszą wówczas. I myśmy tam zremisowali 1-1 i to był taki kop psychiczny. Natomiast przed meczem oni wygrali, jak myśmy grali z Walią, oni grali z Anglią, z Austrią i wygrali 7-0. I tam była taka sytuacja, że praktycznie nas tam, ja byłem klaunem, Jurek Gorgian był bokserem bezmyślnym, Kaziu Dejna pałogłowcem, Grzesia Latę wysyłali do lekkiej atletyki. No tam tylko będzie tak czy tak, to znaczy 5 czy 10, no bo myśmy byli takim, oni uważali, że myśmy byli takim samym przeciwnikiem jak Austriacy. Obrażali nas i to wpływało. Ja pamiętam na hymnach, kiedy myśmy stali tak w postawie takiej zasadniczej, bo tam był jeszcze ten stadion zakryty, no to nieprawdopodobny ryk. Anglicy tak sobie gumę żuli i tak się patrzyli, albo staliśmy naprzeciwko siebie. Nie tak, tylko przed lożą królewską. I to było na zasadzie, no frajerki, przyjechaliście, za 5-10 minut będzie 2-3, a potem się z wami pobawimy. I to było, ja mówię, ja wtedy nie zapomnę jednej rzeczy, mówię, Boże, żeby tutaj nie było siódemki, to 5 lat życia oddaję za to, żeby tu nie było kompromitacji. I okazało się, że jak to się mówi, w zespole siła, każdy z nas dał z siebie wszystko, pan Kazimierz dołożył, bo dam tylko jeden taki przykład. W przerwie meczu, kiedy szliśmy do szatni, tam się szło ze 100 metrów, no rozmawialiśmy, wiesz, uważaj tutaj tego, no bo tylko w tym momencie mogliśmy rozmawiać między sobą. Weszliśmy do szatni i te rozmowy były takie, też takie same, uważaj to ten. Pan Kazimierz nam dał się wygadać z 2-3 minuty i po 2 czy 3 minutach takim stoickim spokojem. Koledzy, poproszę o głos. Myśmy tak na niego spojrzeli, czy on z księżyca spadł. My tutaj rozdygotani, adrenalina nie... A on by tak z księżyca. I mówi,
No widzicie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wytrzymaliście 45, spróbujcie wytrzymać następne 45. I podchodził do każdego z nas z Jackiem Mochem i tamten i mówili, uważaj na to. I to na nas podziałało jak taki, ja wiem, no, otrzeźwienie. Rzeczywiście, bo inni trenerzy by wpadali od razu, tu nerwówka i jeszcze by tą nerwówkę potęgowali. A pan Kazimierz, no wydaje mi się, że to. I to było coś wspaniałego. I na drugą połowę wyszliśmy już z innym nastawieniem, bo w pierwszej oni nas trochę stłamsili. Ale na drugą połowę wyszliśmy, nie przeszkadzało nam. No i udało nam się zremisować, wygrać to spotkanie, bo remis to był takim zwycięskim zakończeniem eliminacji. A proszę powiedzieć, na boisku czas panu jako bramkarzowi się dłużył, czy te minuty leciały szybko? O nie, dłużył się nieprawdopodobnie, tym bardziej, że tam był wtedy taki przepis na angielskich stadionach chyba, że nie było zegara. Bo to nie nam, pan Kazimierz strefił, jak to się mówi. Pan Kazimierz nie widział już końcówki meczu. Bo jak na swoim zegarku tam zobaczył, że jest 90. minuta, to wstał z ławki i szedł w stronę szatni. No i tak, zresztą pan Kazimierz potem mówił. Idę, no czekam, patrzę 91, 92 i cały czas, nie ten, i wszedł już do tunelu. I dopiero myśmy się spotkali z panem Kazimierzem w szatni, bo pana Kazimierza nie było na boisku. Także no, pan Kazimierz też nie wytrzymał, my również. No, cały czas żeśmy patrzyli na sędziego, bo ten no, pokazywaliśmy, ale co? No, sędzia ma swój czas i koniec. No ale mówię, no, pokazaliśmy, że Polacy nie gęsi, swój futbol, swoich futbolistów mają. I jeszcze jedną rzecz powiem taką. Po tym spotkaniu, kiedy był bankiet na 600 osób na Wembley, w restauracji na Wembley, oczywiście bankiet był z okazji awansu Anglii do finałów Mistrzostw Świata. Na ten bankiet przyszli oczywiście zaproszeni goście. Myśmy przyszli, drużyna angielska nie przyszła. Ja nie wiem, czy ja bym przyszedł, czy nie przyszedł, jak będąc na jej miejscu, ale to myśmy to nie wiem. Natomiast było bardzo jakieś przyjemne to. Podszedł do nas Helmut Schön, który przyjechał oglądać to spotkanie na żywo. No wiadomo, przyjechał oglądać nie nas, tylko Anglików. Podszedł, pogratulował. No i tak... że życzył powodzenia, żebyśmy się tam gdzieś w dalszej fazie spotkali. No i spotkaliśmy się. Spotkaliśmy się w meczu piłki wodnej, nienożnej, który przeszedł do historii jako jeden chyba z najbardziej dramatycznych meczów w historii światowej piłki. A proszę powiedzieć, jak byliście traktowani przez kibiców, dziennikarzy przed i po meczu? Z dużym jakby dezaprobatą? Tak, przed meczem byliśmy katastrofalnie przyjmowani. Dlaczego? Dlatego, że tutaj myśmy pokazali, że potrafimy walczyć z Anglikami. I walczyliśmy naprawdę, tak walczyliśmy, no, różnie tam było. Natomiast i zrobiono z nas w prasie angielskiej, że po meczu z Anglią i z Walią, że my to jesteśmy zwierzęta wypuszczone z klatki, nie za bardzo umiemy grać w piłkę, ale walczymy. I tylko walka nas wyróżniała. I to było tak, że kiedy wyszliśmy na mecz, ja wiem, no, z godzinę przed meczem wyszliśmy zobaczyć na murawę, bo nie wpuszczono nas na trening dzień wcześniej. Dlatego, że no wiecie, rozumiecie, tam się trawę, bo tam się trawę dostawiało na Wembley i jeszcze to nie jest gotowe. I nas nie puszczono. Traktowano nas jak tak, no, przyjechali zaraz, dostaną piątkę i odjadą. I myśmy tam byli, to wtedy 30 tysięcy ludzi, jak wyszliśmy na boisko, zaczęło krzyczeć animalsi, poleciały na nas puszki z piwem. Także byliśmy przejmowani katastrofalnie. Jechaliśmy na stadion na Wembley z hoteliku, to pokazywali albo tak, albo tak. Że albo 5, albo 10, bo po prostu no, oni to stłamsili nas. Ale zapomnieli o jednej rzeczy, że Polak jak potrzeba walczyć, to nie tylko na boiskach piłkarskich, ale na wszystkich frontach świata potrafi, że jak jest przyparty do muru, to jest nie do pokonania. I cóż, po meczu oczywiście zmieniono cały ten,
już koniec świata, już tamtego, myśmy byli, z nami wywiady były, że jednak no to jest drużyna. No i tak to się stało i ja mówię, i ten mecz dzięki panu Kazimierzowi jeszcze raz chcę powtórzyć. Człowiek, który zatrzymał Anglię, to był pan Kazimierz Górski i 11 puzli, bo nie było żadnej zmiany, pan Kazimierz nie dokonał żadnej zmiany, 11 puzli, które on tak poukładał, że myśmy wszyscy walczyli jak muszkieterowie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A panie Janku, po meczu dużo alkoholu się wylało podczas waszego świętowania? Podobno bardzo dużo. Ja byłem jedynym zawodnikiem, bo ja przez moją głupotę po prostu nie zauważyłem Clarka, wypuściłem piłkę i potem ją musiałem ratować w ostatniej chwili. Jak zobaczył, że frajer wypuścił piłkę, to chciałem ją skierować do bramki. I ja miałem stłuczone kosteczki łódeczkowate. Jedynym zawodnikiem, który nie przyszedł do recepcji w tym hotelu, bo tam, ja mówię, idę na górę, no nie chcę po prostu swoją miną psuć towarzystwa, bo tam byli polonusi. I ja jedyny dostałem od doktora Garlickiego takich 5 czy 6 gardanów przeciwbólowych, no bo wtedy gardan był najlepszym takim środkiem do picia i piłem. Po prostu, no nie mogłem, ta ręka nieprawdopodobnie, później miałem 2 tygodnie rękę w gipsie. I ja jedyny, który, rano wychodzę, bo 6 mówię, no to wyjdę, cisza jest w recepcji, Boże, Waterloo. Nieprawdopodobna, to nie była recepcja. Oczywiście zawodników nie było. I ja wyszedłem na ulicę, żeby się przejść, no i wtedy zobaczyłem te wszystkie tytuły, gazety angielskie, koniec świata, etc., etc. No i dopiero wtedy do mnie doszło. Także jak było bardzo dużo tego, ale niestety beze mnie, bo nie chciałem swoją kwaśną miną psuć tego wspaniałego sukcesu. To była rozmowa z człowiekiem, który zatrzymał Anglię, Janem Tomaszewskim. No trochę gorzkich słów po spotkaniu z Andorą, ale to oczywiste, bo wszystkim nam ten mecz się nie podobał. No i troszkę wspomnień spotkania z Wembley 1973 rok i zwycięski remis 1-1. Przemek Ofiara, dziękuję, że byliście z nami. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału Super Sport na YouTubie. Dawajcie łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek. Bądźcie z nami podczas kolejnych programów, podczas kolejnych wywiadów. Dziękuję bardzo za dziś. Oby w meczu z Anglią było dobrze. Był ten remis zwycięski 2-2, tak jak mówi pan Jan Tomaszewski. Dziękuję. Do usłyszenia.